Cześć, z tej strony Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie serdecznie w kuchni. Dzisiaj zapraszam Was na gotowanie. Zrobimy zapiekankę i pokażę Wam też, w jaki sposób zamieniać produkty i co wybierać, jak przygotowywać potrawy, jeżeli chcemy chudnąć na keto, czyli jeżeli jakby taka ścisła dieta, czy to z ketoadaptacji, czy ta, którą prowadzimy, niekoniecznie sprawia, że redukujemy wagę, a zależy nam na tym, to kilka tipów ode mnie, co zrobić, żeby ten proces usprawnić. Zapraszam. Moi drodzy, dzisiaj przygotowujemy zapiekankę z kurczakiem i zapiekankę z brokułem i kalafiorem, bo w mojej lodówce już za długo brokuł i kalafior właśnie sobie siedział, więc muszę zejść z tych warzyw. Taka zapiekanka jest naprawdę super i być może już kiedyś widzieliście i robiliście. Ja na przykład mam taką przepis w moich przepisach na ketoadaptację, właśnie na taką zapiekankę z boczkiem na przykład i właśnie z tymi warzywami. Natomiast bardzo wiele osób chce jakby schudnąć. I jeżeli zależy nam na tym, to jest kilka zasad, którymi warto się kierować. Ja o tym bardzo szczegółowo mówię w moim kursie Schudnij na Keto, kursie o ketoredukcji. I jeżeli interesuje Was ten temat, to zapraszam do opisu filmu. Tam możecie zapoznać się z materiałami, które są w tym kursie. Tam też znajdziecie dużo więcej przepisów, które są przygotowane, dokładnie zbilansowane właśnie pod kątem odchudzenia na keto. Natomiast kilka zasad dzisiaj dla Was. Jeżeli chcemy schudnąć, to raczej rezygnujemy z większej ilości tłuszczów, szczególnie nasyconych, bo jak pokazują badania, tłuszcze nasycone dużo gorzej jakby zachowują się pod kątem redukcji wagi niż tłuszcze na przykład nienasycone. To jest pierwsza zasada. I druga zasada jest taka, że zwiększamy stopniowo ilość białka, a zmniejszamy właśnie tłuszczów nasyconych. Węglowodany mogą pozostawać w okolicach powiedzmy 10% czy tam do 30-50 gramów na dzień. To zależy jakby też, czy mamy jakieś problemy z gospodarką hormonalną, czy nie, jaką mamy aktywność. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o białko, to je zwiększamy kosztem tłuszczów, szczególnie tłuszczów nasyconych. I jak to możemy zrobić? No właśnie, na przykład taki boczek w zapiekance zamieniamy na chudsze mięso. I tutaj na przykład dziś zrobimy sobie fileta z kurczaka, którego niektórzy zupełnie na keto nie używają, bo mówią, że to jest po prostu tylko samo białko, więc nie może być jakby to dobrze zbilansowane, ale spokojnie możemy to właśnie nawet na ketoadaptacji, ale szczególnie na ketoredukcji sobie dobrze zbilansować, bo oczywiście dodamy sobie też dobre, odpowiednie tłuszcze. Będzie kalafior, będzie brokuł i tak naprawdę z tych trzech składników to takiej wersji podstawowej moglibyśmy przy nich zostać. Natomiast to ja mam w lodówce jeszcze cebulę i mam pieczarki, więc tą cebulę i pieczarki sobie najpierw podsmażymy. Zamkniemy też kurczaka na patelni, zanim to wszystko damy do piekarnika, chociaż jeżeli ktoś jest bardzo leniwy i nie chce brudzić naczyń, to równie dobrze można od razu jakby sobie wrzucić właśnie kurczaka z warzywami do piekarnika i to też się zrobi, także spokojnie. Ewentualnie będzie trzeba troszkę więcej czasu poczekać, na przykład nie 30 minut, a 45 do godziny. Natomiast kolejna rzecz, którą możemy zrobić, jeżeli będziemy podsmażać cebulę i pieczarki, no to można by to zrobić na przykład na smalcu gęsim, na maśle klarowanym, na oleju kokosowym. To wszystko są tłuszcze nasycone, więc my tutaj wykorzystamy sobie olej z awokado, który bardzo dobrze nadaje się do smażenia i właśnie jest tłuszczem nienasyconym, więc mała zmiana, no ale jak sobie dodamy te wszystkie małe zmiany na przestrzeni całego tygodnia codziennie, to naprawdę może się okazać, że te kilogramy lecą szybciej. Sos standardowy do takiej zapiekanki to był na bazie na śmietany, trzydziestki i jajek. I znowu, co zrobić, żeby troszkę to zmienić, troszkę zmienić to makro, zmienić składniki, żeby jakby wspierać redukcję. Zostawiamy jajka, ale do jajek dodajemy nie śmietanę 30, a jogurt. Ja tutaj akurat mam jogurt naturalny w takim, zobaczcie, dużym słoju, ponieważ ja sama robię jogurt z wiejskiego mleka i dodaję kultury bakterii probiotycznych, dlatego ten jogurt tak wygląda. Ale nieważne, jaki jogurt użyjecie, jogurt nie jest tak kaloryczny i właśnie nie ma tłuszczów nasyconych, tak jak śmietana 30, więc automatycznie po pierwsze to danie będzie miało trochę mniej kalorii,
No i właśnie zmniejszamy ilość tłuszczów nasyconych. Także zrobimy sobie do tego właśnie to wszystko polejemy takim sosem i to fajnie zapieczemy. I być może na wierzch też dodamy trochę sera. Ja akurat mam, nie wyciągnęłam, ale mam parmezan. Także może dodam trochę parmezanu i właśnie dodam go trochę. Bo tutaj ta ilość też ma znaczenie. Sery, szczególnie jakieś tłuste sery, no też mają dużo tych tłuszczów nasyconych. Natomiast parmezan jest po pierwsze dość bogaty w błonnik, a po drugie w niewielkich ilościach to tak naprawdę i śmietana 30 nam nie zaszkodzi. I jeżeli chodzi o przyprawy, to tutaj tak, kurczaka na pewno przyprawimy wcześniej i żeby iść trochę na łatwiznę, żeby to było szybsze, możemy skorzystać z gotowej jakiejś przyprawy do kurczaka, takiej jakiej lubimy, tylko starajcie się zwrócić uwagę z tyłu, czy tam rzeczywiście nie ma dodatku cukru. Jeżeli ten cukier jest na którymś tam miejscu, to jeszcze nie ma tragedii i też to nie są duże ilości, więc to nie jest tak, że ten cukier w przyprawach cię po prostu wywali z ketozy, natomiast no, lepiej tego unikać. Ja tutaj mam akurat taką przyprawę do kurczaka po węgiersku, w której jest sól, papryka, słodka, czosnek, chili i gorczyca, więc myślę, że spoko będzie się to komponować. No a tego cukru nie mamy. I na pewno do sosu oprócz soli i pieprzu dodam sobie gałkę muszkatołową, bo ja bardzo lubię właśnie w takich zapiekankach posmak taki korzenny, lekki tej gałki muszkatołowej, także to u nas tutaj też jeszcze wyląduje. No i oczywiście sól, pieprz, więc ta zapiekanka naprawdę będzie prosta i szybka. A zresztą przekonajmy się sami, zapraszam Was do gotowania, a po więcej przepisów, tak jak mówię, zapraszam do opisu filmu, tam moje gotowe jadłospisy oraz kursy Keto Start o keto adaptacji i Schudnij na keto o keto redukcji. Lecimy!